Krzychu, jesteśmy na obozie w Zakopanem. Na moment jeszcze chciałbym wrócić do tej walki z Altunkają. Bardzo łatwo wygranej walki. Troszkę też tam kręciłeś nosem, że mogło być lepiej. I tak się nawet pytałem trenera Łapina dzisiaj, co mogło być lepiej, bo ja już tak na siłę próbowałem sobie znaleźć coś, co mogło być lepsze. To może zmiana tempa, bo tak jechałeś za nim cały czas i być może jedyne, co mogłeś zrobić lepszego, w mojej opinii, to ta zmiana tempa. A gdzie ty tam czułeś jakieś niedociągnięcia? Witam serdecznie wszystkich kibiców. No tak, nie byłem zbytnio zadowolony z tej walki. Przede wszystkim z podstawy Altunkaja, bo... Ale to już nie od ciebie zależy przecież. No, nie ode mnie zależy, no uciekał cały czas do tyłu. Tak jak mówisz, tu zmiana tempa. Właśnie powinienem robić po zwodach bardziej. Nie napalać się na jeden cios, gdzieś tam bić na, że tak powiem, na ślepo. Oczywiście nie biłem na ślepo, ale w przenośni, tak? Bić na ślepo, tylko właśnie po zwodzie gdzieś zmyłkę jaką zrobić. Dopiero później, co zrobiłem dwie zmyłki, to dwa razy padł. Także powinienem tak od początku boksować, a nie jak młody zawodnik. Słuchaj, jesteśmy tutaj w Zakopanem, już zaczynasz ten etap sparingowy, wczesno sparingowy w sumie można nazwać, chociaż w tydzień już chyba tutaj jesteście, tak, w Zakopanem. A kiedy zacząłeś tą siłę, taką typową siłę i wytrzymałeś budowanie na potem pojedynek? Siłę zacząłem już dużo wcześniej w Warszawie, także tutaj już w Zakopanem jesteśmy tydzień czasu, ale tutaj to już mam tylko typową moc. Już od jutra mam 30, także szybkościowa siła, także już będzie bardziej dynamiczna, poddynamiczna, bo to już jest 5 tygodni, także zostały sparingi, już biegam też tutaj na dole po płaskim, także w góry nie wchodzę, także no już coraz bliżej walki. No obejrzałem cię te sparingi, no musiałeś uważać, żeby za mocno nie uderzyć, prawda? Gdzieś to nie są jeszcze sparing partnerzy konkretnie pod rywala, ale co najgorsze, ty jeszcze nie wiesz, z kim będziesz boksował, bo rozmawiałem z trenerem, on mówi, że już tych nazwisk się z 5-6 przewinęło i co najgorsze, jeden jest niski, drugi wysoki, jeden jest bardzo przeciętny, drugi bardzo mocny. Nie są upoważnione, żeby tymi nazwiskami operować i to jest chyba najgorsze dla was, prawda? No dokładnie, tak jak mówisz, no parę nazwisk się przeminęło, najgorzej, że oni wszyscy wiedzą, że ze mną sparują, że ze mną mają walczyć, tak, no i się szykują pode mnie, no a ja muszę się szykować pod nich wszystkich, czyli jeden właśnie jest chyba najniższy 1,80 m, a najwyższy ma 1,92 m i teraz się szykuje, nie wiadomo pod kogo. No dzisiaj ten sparing, to był taki pierwszy sparing, ale zabawa właśnie, trzeba było uważać, delikatnie bić, ale się poruszałem chociaż, no i zobaczymy, no w przyszłym tygodniu już przyjedzie 3 sparing partnerów, także no myślę, że dadzą mi wycisk. No właśnie teraz moje pytanie, bo trener mówił, że już ma tam 2 nazwiska, a ten trzeci gdzieś tam będzie jeszcze trzeci. Czy to są wszyscy zawodnicy praworęczni, czy na wszelki wypadek macie też jednego mańkuta w zanadrzu? Szczerze, ja nie wiem nawet, kto przyjedzie na sparing i to zostawiam mojemu trenerowi, Fiodorowi Łapinowi, on jest jednak doświadczony facet, wie co robi, także ja się słucham jego w 100% i wiem, że jak zrobię to, co on mi każe w 100%, to wygram walkę, także jestem pewny, że jak będę robił to, to będzie dobrze. W sumie nie ma co kręcić nosem, bo dla ciebie to jest jakaś okazja, prawda? Być może wskoczysz w turniej, natomiast jest to niewdzięczna sytuacja. Chociaż no, czasami trzeba to zaakceptować, czasami z łapanki się pojedzie, jak Wojtek Bartnik z imprezy na Igrzyska Srebrny Medal, prawda? Ale no, nie wygląda to tak idealnie, jakbyście pewnie chcieli. No dokładnie, no ale no, nic w życiu nie wygląda idealnie, jakbyśmy chcieli, także no... Trudno, trzeba się z tym pogodzić, trzeba iść do przodu, no i zasuwać, tak, trzeba być gotowy, jak się okaże, nadarzy okazja, no to jasne, będziemy szczęśliwi, wskoczymy i będziemy, że tak powiem, z łapanki, wskakujemy, no a jak nie, no to trudno, no fajnie, że jest jakaś walka, że nie będzie dużego przestoju, także, bo jednak trzeba walczyć co chwilę, się pokazywać, żeby nie zardzewieć. To jest absolutna elita w tym turnieju, natomiast wydaje mi się, że gdyby ktoś miał wypaść, to chyba lepiej dla ciebie, żeby wypadł ten Briedis, bo tak mam wrażenie, że ten Perez z twoim boksem i jego boksem by ci pasował, a Briedis no trochę niewygodny, bo nie to, że dla ciebie, tylko myślę, że Briedis dla każdego będzie niewygodny, nawet dla Usyka. Jestem bardzo ciekaw tej walki, gdyby ona była z Usykiem, czy Usyk też by tak sobie poszalał. Wolałbyś tego Pereza, czy jednak Perez to nie byłaby walką mistrzostwa świata, więc ty byś pewnie wolał, żeby jak już ktoś wypadał, to Kubańczyk, tak? Dokładnie. Ja jak bym miał wybierać, to bym wolał, żeby Perez jednak wypadł. No i wiadomo, zawalczyć o mistrzostwo świata, tym bardziej, że Briedis ma najlepszy pas, czyli WBC. Także to by było już spełnienie naprawdę marzeń. No ale zobaczymy. No ja nikomu kontuzji nie życzę.
co będzie, to ma być, także gdzieś już tam los jest pisany. Mairis Briedis ocierał się o grupę Nakład Promotion, on sparował w Warszawie. Ty w ogóle miałeś z nim styczność? Bo wydaje mi się, że Krzysiek Wodarczyk chyba z nim sparował, tak? Chociaż też głowy nie dam, ale wydaje mi się, że Krzysiek Wodarczyk. A ty miałeś okazję z nim posparować? Ja z nim akurat nie miałem okazji posparować. Był u nas Martin Briedis, nawet boksował w Krynicy. Tam raz boksował, wygrał, tam przed czasem wygrał, ładną walkę zrobił. Niestety nie miałem z nim okazji sparować. Nie wiem, czy Krzysiek z nim sparował, ale wiem na 100%, że Tomek Chutkowski z nim sparował. Chyba Łukasz Janik, także Tomek Chutkowski bardzo dobrze sobie z nim radził. Także no fajne sparingi pamiętam. No właśnie, bo też nawiążę do tego, co powiedziałeś. Mateusz Masterek z nim też sparował i to chyba tam 2 tygodnie sparowali. Kiedyś za czasów Ohihary bodajże. I mówił, że owszem, Briedis ma tą prawą rękę ciężką, no ale jest zdziwiony, że on tak boksuje, szczerze mówiąc, że jest bardzo dobry zawodnik, ale uważa, że zaszedł wyżej niż on myślał, że on zajdzie. I przepraszam, i nawet trener Łapin powiedział, że bardzo solidny chłopak, aczkolwiek ma luki w swoim boksie. No dokładnie, ma duże luki w swoim boksie, co pokazała walka z Duradolą, także ma tam luki niesamowite, no ale no wygrał, no to nie można oceniać, jest mistrzem, także chwała mu za to, tak? Zobaczymy, jak długo utrzyma pas, no i fajnie by było z nim się zmierzyć. Nie, bo mam wrażenie, że przez pryzmat tej walki z Hukiem niektórzy go trochę aż za bardzo gloryfikują, bo na pewno no, mistrzem świata się nie zostaje z przypadku, ale no, chyba myślę, nie jest on tak groźny jak Usyk, takie mam wrażenie. Też mi się wydaje, czy Usyk jest groźny, Usyk niewygodny bardziej. Bardziej niewygodny jest, no lotny bardzo na nogach, bardzo szybki jest, tak, także na pewno dla wielu pięściarzy będzie niewygodnym przeciwnikiem, aczkolwiek ostatnie walki to już tam gdzieś zaczyna stawać, gdzieś tam zaczyna się bić, także to już będzie łatwiejszym kąskiem do trafienia, także no zobaczymy. No jestem ciekaw tej walki, jakby doszło do niej oczywiście, jak dojdzie, także jestem ciekaw tej walki i zobaczymy. Już nie pytam Cię nawet o zdrowie, bo sam mówisz, jak Ci nie boli, znaczy, że coś nie tak, ale jesteś na tyle doświadczonym zawodnikiem, że wiesz, w jakim powinieneś być miejscu na tym etapie przygotowań. No to jesteś w dobrym miejscu w tej chwili? Tak, nie narzekam, jestem w dobrym miejscu. No wiadomo, no, u nas w tym naszym sporcie to każdego coś tam boli, tutaj gdzieś szczyknie, tam coś zaboli, także no takie jest życie, no ale mamy masażystę, także no jesteśmy pod dobrą opieką. Także jest super. Pamiętam, że tutaj jak w tym ośrodku Mariusz Wach spał, przygotowując się do powitki NATO, jest taki pokój jeden, że tam jakoś włącza jakaś taka opcja, że śpisz na 3000. Korzystasz może z tego? Nie, ja z tego nie korzystam, bo już jednak jest za mały czas do walki, także mi już góry niepotrzebne te ciśnienie. Także ja w normalnym pokoju sypiam, ale jest ten pokój tutaj, także fajnie. Rozumiem, że najbardziej na tych treningach nastawiacie się jednak na Briedisa, tak? Nawet jeżeli będziecie znali już nazwisko rywala, to trenując pod niego będziecie też poniekąd trenowali trochę pod Briedisa. No jak mówię, no to pytanie do mojego trenera Fiodora Łapina, on mi tam różne rzeczy mówi, ja staram się to wykonywać, jak najlepiej potrafię, co mi mówi, to robię, także będzie walka z Briedisem, to by było super, to by było spełnienie moich marzeń. Nie będzie, no to trudno, no trzeba się wtedy pokazać z jak najlepszej strony, żeby dobrze zaboksować, dobrze wygrać, no i żeby dalej być tym rezerwowym w turnieju. Pokazałeś, że potrafisz boksować w walce z Seferim, gdzie go po prostu grałeś. Nawet się nie chciałeś z nim bić, prawdopodobnie mogłeś go znakotować, ale fajnie go obskoczyłeś na nogach. Pokazałeś z Hukiem, że możesz być takim bijokiem, że możesz iść na taką chamską, brutalną wymianę. No a z Cunninghamem pokazałeś, że możesz jedno i drugie na dobrą sprawę. Ale gdybyś miał się bić z Briedisem, to na czym byście z trenerem Opinem pracowali najbardziej? Bo gdzie tutaj byłby ten klucz, żeby przygotować się odpowiednio na Briedisa? Na Briedisie myślę, żebym, no nie chciałbym zdradzać taktyki, ale jeśli o mnie chodzi, to wywieranie presji i iść do przodu, na tym bym się bardziej skupił. Wiemy, że nie pękasz na akcji, jak to się mówi, że raczej ci nie przeraża rywal, tam w szatni ci nie rozpłaczesz. Natomiast masz też tam swoje pozaringowe sprawy, jak pewnie każdy z nas. Jesteś w stanie, no, największych twardzieli czasami to dotykało, tak? I się ci twardziele gdzieś tam mięce robili. Jesteś w stanie, już trochę czasu minęło, jesteś w stanie to zostawić ze sobą? Bo na przykład Darek Sęk mówił, że tak, wszystko dobrze, a potem się okazało, że sam przyznawał, że to gdzieś w głowie siedzi. Nie, ja już naprawdę, jak wychodzi co do walki, to już mam klapki na oczach, tylko i wyłącznie walka.
wyłączam się całkowicie, życie prywatne zostawiam w hotelu, że tak powiem, i skupiam się tylko i wyłącznie na walce. No nie wiem, bo to dopiero co, jedną walkę stoczyłem, że tak powiem, po rozwodzie, także nie wiem, jak to by było mistrzostwo świata, ale myślę, że nie byłoby problemu. Ja akurat co jak co, ale psychikę to jednak mam naprawdę mocną. Tylko powiem ci szczerze, ja wiem, że psychika wojownika to jest jedno, ale ja byłem w podobnej sytuacji, to ja nawet pisać nie mogłem przez jakiś miesiąc czasu, więc ja nie uważam, żeby psychika taka do bicia miała się tak samo do tego. To są zupełnie dwie różne rzeczy według mnie. Nie, naprawdę, ja nie mam z tym problemu, wyłączam się całkowicie, skupiam się na tym, co mam zrobić i no jest dobrze, tak. No, mam teraz drugą partnerkę, że tak powiem, i jest fajnie, także wszystko się dobrze układa, jest naprawdę elegancko. Dobra, to w sumie zostawmy już te rzeczy. Jak wygląda twoja umowa z organizatorami World Boxing Super Series? Czy wygrywając walkę rezerwową na ćwierćfinale automatycznie stajesz się też rezerwowym na półfinał, czy to oni, ci rezerwowi będą od nowa jakby dobierani? Nie, no ja mam właśnie taką umowę, że jak wygram walkę, oczywiście nie biorę innej scenariusza pod uwagę, tak? Wygrywam walkę, no i jestem pod półfinał, mam być rezerwowym jako numer jeden, nie wiem pod którą walkę wtedy, no ale no nie daj Boże, jakbym przegrał, no to wtedy oczywiście wypadam, tak? Także no tylko może się liczyć zwycięstwo. Z tego, co mi Mateusz Masterek opowiadał i gdzieś chyba to Fiodor Łapin dzisiaj mi potwierdził w prywatnej rozmowie, że jednak ci rezerwowi są bardziej dobierani pod mistrza, tak? Więc prawdopodobnie no, gdzieś tam układ tych sił też zdecyduje, gdzie ty będziesz dopasowany, tak? To nie będzie jakieś losowanie, tylko prawdopodobnie do mistrza będziesz dopasowany. No dokładnie, no tutaj jestem pod Pereza dopasowywany, jakby mu się coś tam stało, także jestem dopasowany pod Bradysa, żeby nie musiał zmieniać, że mam walczyć z Mańkutem, a to nagle praworęczny wychodzi, tak? Także no zobaczymy jak to będzie, bo jak przegrałem na przykład wszyscy Mańkuci, to co wtedy? Także co wtedy? No zobaczymy, no mam nadzieję, że to nie przeszkodzi jakoś i że będę normalnie rezerwowym w półfinale. Tak się zastanawiałem nad twoją sytuacją, twoją i Mateusza Masternaka. I tak z jednej strony obaj chcielibyście bardzo wskoczyć w turniej, a z drugiej strony ja nie wiem, czy to nie będzie dla was lepsza sytuacja. No wiadomo, że ty masz swoje ambicje typu Usyku, od razu chciałeś z Usykiem rewanż, tak? Chociaż przegrałeś. Teoretycznie, mówię, szukać łatwiejszej drogi i chciałeś Usyka, więc prawdopodobnie chciałbyś wskoczyć w ten turniej. Natomiast jeżeli nawet nie wskoczycie w ten turniej z Masternakiem, a będziecie wygrywać te walki rezerwowe, no to potem jak oni się wszyscy wykoszą, no to jakoś nie wyobrażam sobie, żeby ten jeden zawodnik utrzymał te pasy. Usyk już mówi, że jeżeli wygra, to od razu idzie do ciężkiej. No ten Lebiediew, który w razie czego zostaje na uboczu, no to już nie jest ten sam Lebiediew, bo on już z walki na walkę trochę obniża loty. Gdzieś mam wrażenie, że te wojny wychodzą i te walki rezerwowe może nie połychcą twojego podniebienia, ale wcale w dłuższej perspektywie nie muszą być takie złe. No dokładnie, no jeśli chodzi o moją osobę, no to ja bym chciał naprawdę tego Usyka, nawet jakby zdobył te wszystkie pasy, no chociaż wolałbym, żeby tutaj Krzysiek wygrał, no bo jest oczywiście moim kumplem i w ogóle razem trenujemy, także jemu życzę zwycięstwa, no ale jakby Usyk to wygrał, no to no nie chciałbym, żeby uciekł od razu do ciężkiej wagi, chciałbym z nim stoczyć rewanż, ale na pewno ciężko będzie, żeby mi dał, bo kto tą walkę zrobi, tak? W Polsce myślę, że już nie zrobią tej walki, nie wiem, w Stanach wątpię, czy by zrobili, czy nie. Na Ukrainie to jest słabo, także no ale zobaczymy, no ja jestem pełen nadziei, że jednak zaboksuję, że jednak dam mi ten rewanż, no i zobaczymy. Jak każdy bokser na wysokim poziomie, wierzysz bardzo w siebie i odrzucasz w ogóle możliwość porażki. Prawdopodobnie Krzysiek Wodarczyk ma to samo i Mateusz Masterek ma to samo. Więc wyłączam całą waszą trójkę. Kto jest dla ciebie faworytem z tej siódemki World Boxing Super Series? Wyłączamy Masternakę i Krzyśka, tak? I ciebie. Kto? Nie wiem, Gassiev albo Usyk. Myślę, że jeden z nich. Oni są tak plusowani, że oni chyba nawet teoretycznie w finale, że mają się spotkać, także myślę, że jakbym miał obstawiać, to jednego z nich. Żyjemy w świecie idealnym, Krzysiek Głowacki może sobie wybrać opcję w takim razie. Wolisz skakiwać na ćwierćfinał, czy wygrać tą walkę rezerwową i wskoczyć na półfinał dopiero walką Mistrzostwa Świata? Już mówiłeś oczywiście, że chcesz jak najszybciej walki, tylko mówię o tym świecie idealnym. Czy już jesteś w tym szczytowym formie, w tej szczytowej formie w tej chwili, czy ta jedna walka z jakimś tam
zawodnikiem, powiedzmy, średniej klasy by ci się przydała przed tym półfinałem, bo tą walką już o tytuł? Jeśli chodzi o moją osobę, miałbym wybierać, to bym chciał już teraz wskoczyć. Nie chciałbym na przykład wskoczyć od razu na finał, bo nawet jakbym wygrał, to ludzie by mówili, a dobra, wygrał turniej, ale to tylko jedną walkę wygrał, tak? A ten, co ze mną przegrał w finale, no to wygrywał dwie walki wcześniej, także no ludziom się nigdy nie dogodzi. Jeśli o mnie chodzi i o moją w ogóle, o moją duszę, no to ja bym też wolał teraz wskakiwać i żeby iść po szczebelku każdym piąć się do góry, także żeby wygrać z tymi najlepszymi i no i chciałbym wszystkie walki stoczyć. Czyli rozumiem, że czujesz się już taki mocny, tak? Że ta forma została już odbudowana i że ta walka z Altunkają ci to dała, że już teraz ten poziom Cunninghama, Hooka jest zbliżony, tak? No dokładnie, no w mojej głowie na pewno tak, nie wiem jak fizycznie, ale na pewno w głowie bym wyszedł i bym był nastawiony tylko wyłącznie na zwycięstwo, no i żeby się pokazać z jak najlepszej strony dla kibiców, no i bym robił wszystko, żeby to wszystko wygrać. Mówiłeś, że Mistrzostwo Świata to jest kwestia czasu i rozumiem, że podtrzymujesz to wszystko. Jasne, że tak. Cały czas to podtrzymuję. Mistrzostwo Świata to tylko kwestia czasu, bo kto jak nie ja, to jest najlepszym zawodnikiem na świecie. Tego ci życzę. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.